Słychać? Bo widać chyba nie, ale być może, że mnie słychać już. A, słychać. Może lepiej, że nie widać po prostu. Ja Was witam serdecznie. Za chwilę na pewno wszystko się wyprostuje z naszą wizją i z naszym dźwiękiem. Zgłasza się na razie Janina Stojak, jedna z osób prezentujących. Ja będę rozpoczynała, będę prowadziła wstęp i przedstawiała pozostałych prezentujących. Zbliżamy się już powoli do naszego czasu startu, ale jeszcze chwileczkę na pewno poczekamy ze 2-3 minuty, zanim zaczniemy, aż te wszystkie nasze jakieś kłopoty techniczne znikną. Nie wiem, dlaczego mnie nie widać, ani to masz jakiś pomysł, bo kamerę mam włączoną. Ikona kamery mi działa, ikona mikrofonu również. W razie czego będę po prostu tylko głosem odgrywała. Już napisałam na czacie. Halo? No, tutaj wszystko jest tak jakby dobrze, powinnaś, masz wszystko odblokowane, więc powinno być Cię widać. Kamerę masz zieloną? Kamerę mam zieloną, tak, tak. Czekaj, ja może jeszcze sprawdzę Discord, ale jestem wylogowana z Discorda, więc to nie powinno blokować. Możesz spróbować wejść jeszcze raz, może powinno to pomóc. Dobrze, dobrze, będę, spróbuję jeszcze raz. Czekamy jeszcze chwilę na Jasię, zaraz nam się tutaj włączy, bo już mamy 19, więc tak naprawdę możemy zaczynać i mam nadzieję, że zaraz wszystko ruszy bez żadnych problemów technicznych. Ja jestem moderatorem dzisiejszego spotkania jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, tutaj do Państwa mówię, a za chwilę pojawi się Janina. I wszystko, i wszystkich wprowadzi jakby tutaj w temat dzisiejszego spotkania.
O. Ojej. Czym tak może sprzęgać? Telefon trzeba wyłączyć, odsunąć i jakieś inne sprzęty, inną stronę może, na której jesteś też. Pewne komunikatory, takie rzeczy trzeba po wyłączyć. Znaczy telefon wyłączyć. Teraz będzie lepiej. Dalej coś sprzęga, prawda? Moment, słuchaj. A teraz lepiej? Tak, dobrze cię słychać, dobrze cię widać. Myślę, że już W porządku, możemy. dobra. To jest właśnie ta złośliwość rzeczy martwych. Testując o 17 wszystko było w porządku, a teraz jak zwykle. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami. Pisałam już na czacie, że obawiałam się, że tak piękny wieczór będziecie woleli spędzić na balkonie raczej, aniżeli z nami przed ekranem. Tym bardziej, że wierzę, że jesteście zmęczeni tym ciągłym sterczeniem przed ekranami laptopów. Tym niemniej my jesteśmy gotowi na to, żeby z Wami spędzić najbliższe półtorej godziny, bo na tyle planujemy nasze spotkanie. Dzisiejsze webinarium, trzecie już z kolei, oczywiście w ramach naszego kursu dla Waszej zamkniętej grupy, a jakże, będzie dotyczyć oceniania w edukacji zdalnej. I już sobie zaraz... Następny slajd włączę. O, nasi prezenterzy, właściwie prezenterki i prezenter, to przede wszystkim są praktycy. To było dla nas ważne, żeby o tym ocenianiu mówiły osoby, które na co dzień się tym zajmują. Wszystkie, cała trójka pracuje w szkołach, zresztą być może powiedzą jeszcze o sobie parę słów. Tutaj na ekranie notatki o każdej z osób. I w takiej też kolejności będą występować. Ja już pozwolę sobie na to, żeby nie prezentować kolejnych osób przed wejściem, bo wiadomo, że to przełączanie, włączanie, no zawsze są jakieś perturbacje, więc tego chcemy już uniknąć. Czyli Justyna Franczak, Kasia Młodożeniec i Michał Szczepanik. Nawiasem mówiąc, niektórzy z Was pewnie pamiętają te osoby jako moderatorów w kursie, ponieważ cała trójka bardzo czynnie dyskutuje z Wami, rozmawia właśnie w grupach facebookowych. Justyna i Michał w grupie Inne Specjalizacje, a Kasia Młodożeniec w grupie Edukacja Wczesnoszkolna. Jeszcze zanim zaczniemy nasze webinarium, to taka refleksja o tym, o czym było podczas drugiego webinarium i w czasie drugiego modułu, czym się dzieliliście przede wszystkim w formularzu refleksji czy w grupach facebookowych. Ten moduł drugi skupiał się na zadaniach edukacyjnych, zadaniach, które zależało nam na tym, aby były również zadaniami angażującymi, przede wszystkim zdalne uczenie się, ponieważ zadanie, zadanie nierówne i nie każde zadanie, które gdzieś tam w realnej szkole robimy, jest dobrym zadaniem do tego, żeby pojawiło się w zdalnej edukacji.
Pojawiło się bardzo dużo waszych dobrych praktyk, dużo refleksji, dużo przykładów przede wszystkim, naprawdę bardzo różnych zadań edukacyjnych. Ja bym powiedziała, że w niektórych grupach aż furczało od tych różnych przykładów. I przede wszystkim chcemy zapewnić, że wybór waszych praktyk, taki bardzo niewielki wybór, ponieważ nie mamy na to jakiejś wielkiej przestrzeni, ale kilka z tych praktyk pojawi się szerzej, jakby poza naszym kursem, na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakładce blog. Zresztą znana już wam zakładka, bo wielokrotnie was odsyłamy do tej zakładki. To, co się pojawiło wśród tych zadań, to czym się dzieliliście, to przede wszystkim można powiedzieć było zdumiewające, jaki był wysyp tych wszystkich interesujących praktyk i zadań. Macie niezwykle dużo ciekawych pomysłów na zadania edukacyjne. Bardzo chętnie dzieliliście się tymi zadaniami i równie chętnie czerpaliście pomysły od innych. Czyli jednym słowem, nie, jakby mam wrażenie, że naprawdę chcemy wszyscy sobie nawzajem pomóc i jeżeli mamy coś ciekawego w zanadrzu, to pokazywaliśmy to w naszym kursie. To, co się w waszych zadaniach pojawiało, to to, na czym nam najbardziej zależało, a mianowicie to, żeby te zadania były angażujące się dla tych osób, które się uczą, dla naszych uczniów, bo to jest najważniejsze. Jeżeli one nie będą ciekawe, nie będą zaciekawiały, to nie będą angażowały i nasi uczniowie niechętnie do nich będą siadać. Natomiast też w waszych refleksjach to się pojawiło, ale i w zadaniach przede wszystkim, to to, że angażujące dla dzieci jest to, co związane jest z ich życiem takim codziennym, z tym, co jest im bliskie, z tym, co ich otacza. I dlatego bardzo często pisaliście o tym, że oni bardzo lubią te zadania, kiedy coś obserwują, kiedy mają coś poszukiwać, kiedy mają rozwiązać jakiś problem, samemu coś skonstruować, stworzyć, eksperymentować. I te zadania u was się właśnie bardzo często pojawiały jako przykłady. Ja tu chciałam się jeszcze odwołać do naszych 10 zasad dobrej edukacji zdalnej. To jest dokument, który jest wam znany, ponieważ on się już pojawił w pierwszym module i jest w naszym zasobie w pierwszym module. I oczywiście nie będziemy tutaj analizować wszystkich tych punktów, możemy najwyżej na nie spoglądać od czasu do czasu, odwoływać się i patrzeć, czy rzeczywiście się sprawdza to, czy rzeczywiście te kwestie są najważniejsze w edukacji zdalnej. Ja dlatego też te 10 zasad tutaj przypominam, bo w punkcie 7, popatrzcie, pojawia się informacja zwrotna, samoocena i ocena koleżeńska, które tu są wymienione jako coś, co na pewno wspiera proces nauczania. Oczywiście, że w procesie oceniania, który my w tej chwili mamy w szkołach, informacje zwrotne, samoocena i ocena koleżeńska być może nie są jedyne, ale na pewno jest to takie nasze CEOskie myślenie, w związku z czym na pewno te kwestie też pojawią się w dalszej części webinarium. I wreszcie, o czym dzisiejsze webinarium będzie, dużo chcemy powiedzieć, mam nadzieję, że każdy temat, każde zagadnienie troszeczkę poruszymy, co jest najważniejsze w ocenieniu w ogóle, a zwłaszcza teraz, jakie są sposoby monitorowania uczniów zdalnej edukacji, takie zastanawianie się, co oceniać, a czego nie oceniać, co możemy odpuszczać. No, będziemy mówić też na pewno troszeczkę, dotkniemy strategii oceniania, zresztą źle się wyraziłam, nie dotkniemy, tylko to będzie jakby dosyć istotna rzecz w wystąpieniach naszych prezenterów, prezenterek i prezentera. Będziemy troszeczkę mówić o roli, o funkcji oceniania w edukacji zdalnej, a jeśli chodzi o narzędziownię, to zastanowimy się przez chwilę, jak zbierać efekty pracy uczniów, choć myślę, że tutaj już doświadczeń macie sporo i doskonale ten temat znacie. Również będziemy się zastanawiać nad tym, czy są jakieś szczególne narzędzia, zasoby online, które szczególnie są przydatne, użyteczne w momencie, kiedy oceniamy naszych uczniów.
Ja jeszcze na koniec się pojawię, już tak wskakując troszeczkę w myślenie o kolejnym naszym module, a w tej chwili oddam już głos naszym prezenterom i jako pierwsza pojawi się, będzie mówiła Justyna Franczak. To ja już Wam dziękuję i znikam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę dać mi tylko znak na czacie, czy mnie słychać. Widać? Słychać? Ok, no to zaczynamy. Dla mnie to taka trudność, że występuję jako pierwsza, bo pewnie łatwiej by mi się słuchało i odnosiło do rozmówców. Natomiast moją rolą tutaj będzie, drodzy Państwo, pokazanie troszeczkę z lotu ptaka, takich swoich spostrzeżeń, może też trochę przykładów, natomiast więcej takich konkretnych przykładów, myślę, poruszy Kasia oraz poruszy Michał. Myślę, że też ważne jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że ocenianie zawsze było tematem takim bardzo emocjonującym i wydaje mi się, że nie tylko teraz w edukacji zdalnej takie jest, teraz jest bardziej, bo jest więcej niewiadomych, ale zawsze takie było i zawsze budziło różne kontrowersje. I teraz myśląc o tym, jak się przymierzyć do tego oceniania, chciałabym wyjść od tego, co my tak naprawdę musimy. Bo najpierw zadałabym sobie takie pytanie, co jest w ogóle naszym celem, czy to ocenianie jest naszym celem teraz? Jakbym miała powiedzieć o sobie, to absolutnie ocenianie nie jest teraz głównym celem tego, czym powinniśmy się w szkole zająć. Natomiast raz, że mamy prawo, które nas obliguje do wystawienia oceny końcoworocznej, a dwa, że mamy swoje systemy oceniania, mamy swoje filozofie uczenia w szkołach, no i w naszym systemie ta ocena, czy się to komu podoba, czy się komu nie podoba, po prostu jest. Widzę, że nie słychać, ale rozumiem, że to jest pojedynczy głos, tak? Czy reszta Państwa? Słychać, okej, okay, dobrze. Więc wracając do tematu. Dla mnie nie jest to priorytet, natomiast musimy jakoś kompromisowo to pogodzić. I teraz, proszę Państwa, co my tak naprawdę musimy? Proszę zobaczcie, nie zmienił się ten paragraf 12 ze znanego nam rozporządzenia o ocenianiu. Czyli gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, jaki mamy cel oceniania dzisiaj, to on według prawa nie zmienia się. Celem jest, proszę Państwa, monitorowanie. Ja podkreśliłam dla mnie znaczące słowa tutaj, zwłaszcza znaczące teraz w tej edukacji zdalnej, pracy ucznia. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy mu przekazywać informacje o jego osiągnięciach, o jego postępach w pewien określony sposób. Rozporządzenie mówi, że poprzez wskazywanie mocnych stron, tego co robi dobrze, tego co robi słabiej, jakie popełnia błędy oraz mamy dawać mu wskazówki do tego, jak on ma się dalej uczyć, żeby ten postęp był widoczny. I to się, proszę Państwa, nie zmieniło, dlatego że w rozporządzeniu, które mamy o zdalnej edukacji, wprowadzone 20 kwietnia teraz, marca, przepraszam, teraz, nie mamy zmiany tego paragrafu. Tam paragrafy, które są wyszczególnione i mówiące o tym, czego nie stosujemy, to nie jest ten paragraf, więc tu się nic nie zmienia. Co więcej, mamy coś takiego, że jedyna właściwie wzmianka taka, która nas tutaj obliguje i coś nam narzuca, to jest tylko to, że przeczytam Państwu, to dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami sposób tego monitorowania, o którym jest tutaj mowa, postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również ustala sposób informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także o uzyskiwanych przez niego ocenach. Czyli tak naprawdę jaką my przyjmiemy strategię i jaki my sobie przyjmiemy w szkole sposób, to jest zależne od tego, jak my w szkole do tego podejdziemy.
I chciałabym też Państwa uprzedzić, że my nie damy tutaj recepty. Nie damy Wam dzisiaj recepty na to, jak być powinno w danej szkole i jaką strategię macie Państwo przyjąć. Bo to jest zależne od bardzo wielu czynników. Z jednej strony zależne jest od tego, jaką filozofię nauczania Państwo i oceniania mieliście wcześniej. Z drugiej strony jest zależne od tego, jak pracujecie w ogóle w zdalnej edukacji. Z trzeciej strony jest zależne od tego, na ile Wy w szkole partycypujecie w ogóle sposób prowadzenia w ogóle zdalnej edukacji i tego zdalnego oceniania. Ale generalnie bardzo dużo jest zależne od nas. Więc biorąc pod uwagę pewne czynniki i to, z jakimi warunkami naszymi szkolnymi i warunkami domowymi naszych uczniów mamy do czynienia dzisiaj, no to bardzo dużo jest po naszej stronie. I przechodząc dalej, to na co chciałabym zwrócić uwagę, co dla mnie, chcę powiedzieć, jest ważne i jakby z tym też nie każdy musi się zgodzić, to dla mnie celem takim nadrzędnym dzisiaj jest to, żeby pomóc uczniowi w uczeniu się. I teraz to monitorowanie, które dla mnie jest ważniejsze, to monitorowanie tego, co robi uczeń, niż sama ocena na koniec, ale do niej też dojdę, bo musimy jakoś z niej wybrnąć. To monitorowanie nie równa się ocenianie. Dlatego, że monitoruję w trakcie procesu, tak? A oceniam coś na koniec. I tutaj warto sobie postawić pytanie, co możemy monitorować i w jaki sposób, i co będziemy oceniać i w jaki sposób. Do tych będę rozwijała ten temat i wchodziła troszeczkę głębiej przy kolejnych slajdach. Ja sobie założyłam, że to, co warto monitorować, to są różne aktywności uczniów, działania, ich proces, który im proponujemy, bo teraz to, co my uczniom proponujemy, żeby się uczyli w jakiś określony sposób, robicie to Państwo znowu na różne sposoby. Będąc w tym kursie, ja podziwiam te zadania, tak jak Jasia mówi, te, które konstruujecie bądź dobieracie. I powiem Wam, że to też nie jest tak, że ja dzielę się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, ale jestem do nich bardzo mocno przywiązana, bo my sobie też stawiamy wiele pytań, próbujemy czegoś, tak jak wszyscy próbujemy. I będąc w tym kursie, my się też od Państwa uczymy. Na przykład, kiedy dałam moim nauczycielom do wypróbowania jedno z zadań z naszej grupy, z uczniami, to wkręcili się sami nauczyciele w to zadanie po prostu i prosili, żeby udostępniać kolejnym. Także to jest też tak, że my się też bardzo wiele od Państwa uczymy i Państwo też macie bardzo dużo swoich własnych rozwiązań. Natomiast u mnie w szkole jest tak, że więcej tych aktywności dajemy codziennych. Staramy się, żeby pokazać uczniom, jak oni mogą sobie rozplanować dzień, rozplanować tydzień, natomiast do oceniania nie oceniamy wszystkiego, co im proponujemy. Założyliśmy sobie, że wśród tych zadań na cały tydzień będziemy mieć pewne zadania obowiązkowe i monitorujemy proces uczenia się uczniów, monitorujemy umiejętności, natomiast oceniać chcemy tylko te zadania obowiązkowe. Napisałam tutaj też, że monitorujemy działania nauczyciela. To jest takie monitorowanie, które nie ma służyć sprawdzaniu, czy nauczyciel pracuje, ile godzin pracuje. Absolutnie nie taki jest tego cel i jesteśmy od tego dalecy. Ale chodzi nam o takie wewnętrzne monitorowanie, to znaczy zastanowienie się, czy kiedy działamy w zespołach, niektórzy działają w pojedynkę, publikujemy pewne zadania, czy tego nie jest dla uczniów za dużo. Za dużo i w trakcie uczenia się tygodniowego, ale też za dużo, być może mogłoby być, zadań tych, które dajemy im obowiązkowe w danym tygodniu. I dlatego monitorujemy sobie to nawet nie na takiej zasadzie, że ja czy dyrekcja wchodzimy i to monitorujemy, oczywiście to się też zdarza, ale porobiłyśmy sobie takie grupy, zaangażowałyśmy do tego monitorowania na przykład w mojej szkole psychologa i pedagoga, żeby oni spojrzeli też od strony takiego rozwojowego, psychofizycznych możliwości dziecka i zastanowiły się, czy to, co nauczyciele proponują w sumie, jest możliwe do zrobienia na ocenę w danym tygodniu. Wyszło nam, że mamy niewiele ponad jedno zadanie dziennie w tygodniu do zrobienia w danej klasie. Tak? Więc uznałyśmy, że to jest ok.
Tak jak powiedziałam, staramy się oceniać zadania obowiązkowe i tutaj jest kolejne pytanie, jak oceniać? Czy to ma być stopień? I kiedy to ma być stopień? I teraz na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. My w CEO staramy się, żeby zminimalizować ocenę taką sumującą i jesteśmy za tym, żeby więcej w tym ocenianiu było informacji zwrotnej i więcej było tej, proszę Państwa, strony, którą tutaj mieliśmy, czyli pokazywanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć. To też jest forma oceniania. Czyli gdybyśmy mieli porównać, ile czego ma być, to zdecydowanie więcej informacji zwrotnej i tej oceny takiej tych wskazówek do uczenia się w tej ocenie, aniżeli stopni. Natomiast stopnie mamy i mamy w jakiś sposób te stopnie wystawiać. To, co dla nas jeszcze ważne jest, zanim przejdę do konkretnego wystawiania danego stopnia i zastanawiania się nad jakąś strategią, to jest to, żebyśmy mogli wiedzieć, czy chcemy ocenić dane zadanie i czy uczeń temu sprosta, to dla nas bardzo ważne jest to, żeby w tym monitorowaniu taką cegłą zasadniczą, główną, była komunikacja. I ta komunikacja ważna jest zawsze, ale dla mnie osobiście bardzo ważna jest teraz, dlatego że nie mamy bezpośredniego kontaktu z tym uczniem. Czasem mamy na online'ach, czasem nie mamy, różnie to jest w różnych szkołach. I ważne dla nas jest to, żeby to była taka wielokierunkowa komunikacja. Czyli z jednej strony mamy komunikację nauczyciel-uczeń i uczeń-nauczyciel, ale z drugiej strony mamy też rodziców, którzy na różnych emocjach i pewnie przy ocenianiu też będą z Państwem dyskutować, bo dla jednych rodziców tych obowiązkowych zadań i tych ocen będzie za dużo, dla drugich będzie za mało, jest to bardzo, bardzo różnie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby się, powiem tak kolokwialnie, nie obrażać, żeby brać z tego, co rodzice do nas mówią, brać to wszystko za dobrą monetę i zastanawiać się, że skoro ktoś być może z czymś, czym nam się wydaje, nie powinien mieć kłopotu, być może on go ma z różnych przyczyn, których my nie znamy. Na przykład chociażby coś takiego, proszę Państwa, że jak w tych zadaniach dajemy linki, one czasem są tak oblegane, że bardzo długo to trwa, zanim uczniowi się to po prostu odpali. Niestety to, co widzimy, to jest też to, że uczniowie czasem zostają sami w domu, ci starsi, rodzice idą do pracy i ci uczniowie się nie potrafią zorganizować. I dlatego mówię o monitorowaniu, zobaczcie Państwo, umiejętności, ponieważ jeżeli my będziemy mieć tą komunikację i więcej informacji zwrotnej, aniżeli samego stopnia, to jesteśmy w stanie dać uczniowi wskazówki i trochę być może to będą też organizacyjne wskazówki do zorganizowania sobie dnia i zorganizowania sobie po prostu uczenia się i pracy nad tymi zadaniami. Bo to, co obserwujemy, to nie zawsze zadanie jest trudne, tylko czasem trudne jest to, żeby sobie umiejętnie ten proces w domu rozłożyć. Ocenianie, jak Państwo pamiętacie, to jest dawanie tych informacji o osiągnięciach. I teraz pytania, które my sobie stawiamy, zawsze je sobie stawiamy, ale teraz stawiamy je sobie tym bardziej, to jest to, co my w ogóle chcemy oceniać, jak my chcemy to ocenić i kiedy mamy to oceniać. Czyli z tych trzech pytań, które polecam, żeby sobie zadać, zanim zaczniecie Państwo w ogóle oceniać te dzieci stopniem, z tych trzech pytań powstaje pewna strategia. Ta strategia będzie bardzo różna w różnych szkołach. Bo jeżeli do tej pory na przykład Państwo nie dawaliście, nie wiem, informacji zwrotnych niepopartych stopniem, to pewnie teraz będzie to trudne. Ale być może z drugiej strony będzie to taki bodziec, żeby właśnie zacząć, żeby się zastanowić, czy ja od razu muszę wystawić stopień z tego zadania, które założyłam, że będzie na stopień. Tak? Bo
nie zawsze jest taka sytuacja komfortowa, że to dziecko przysyła mi zadanie i ja od razu mogę to wystawić. Być może warto mu najpierw dać informację zwrotną, dać mu te wskazówki do tego, jak może to poprawić i dopiero teraz, i dopiero potem w tej edukacji zdalnej to ocenić, czyli dać mu możliwość poprawy tego zadania, które chcemy, żeby podlegało ocenie. Pytanie, co oceniać i ile tych stopni ma być? Ja to w ogóle, zastanawiałyśmy się też nad taką rzeczą z nauczycielkami, co zrobić w sytuacji, jeżeli uczniowie, bo to budzi emocje, w ogóle nie będą odsyłali tych zadań. Co zrobić, kiedy jedni pracują, a drudzy nie wiemy, czy pracują. I tutaj znowu wracam do tej informacji zwrotnej i do monitorowania procesu. My nie możemy założyć, że to dziecko nie pracuje. Być może ono ma jakiś problem. Jeżeli nie będzie komunikacji, to nie dowiemy się, dlaczego tak naprawdę jest problem i w czym ten problem tkwi. Jeżeli ta komunikacja będzie, to ważne jest to, żeby się zastanowić, co ja chcę poddać ocenie. I czy to zawsze ma być kartkówka, czy to ma być sprawdzian? Państwo musicie sami podjąć tą decyzję. Nasza rekomendacja jest taka, żeby unikać kartkówek, sprawdzianów, testowania. W moim przekonaniu dużo lepsze są jakieś mini projekty, zadania, które są twórcze, gdzie niekoniecznie trzeba wykazać się tylko i wyłącznie odtwórczym przepisaniem, uzupełnieniem, wyszukaniem w internecie. Te zadania wymagają wtedy często od uczniów takiego pochylenia się nad tym, co on tam ma wykonać. I to sprawia trudność. I dlatego znowu wracam do tego, że tu jest ważna nasza informacja zwrotna i zastanowienie się nad tym, czy ja od razu muszę tę ocenę dać. Więcej o tych sposobach i strategiach będzie mówić Kasia z Michałem. Natomiast kolejna rzecz to znowu jest, kiedy oceniać. Czy ja muszę ocenić każdą pracę, którą uczeń mi prześle? Czy ja w danym tygodniu, jeżeli zadaję zadanie, muszę to zadanie dać na ten tydzień? Czy ja nie mogę dać dłuższego terminu? Ile tych stopni muszę mieć? Bardzo często też jest bardzo ważne to, żeby pochylić się nad tym uczniem teraz bardzo indywidualnie. Bo jeżeli na przykład będziemy mieć sytuację, że ten uczeń w ogóle nie odsyła tych zadań, no to co Państwo zrobicie? Nie sklasyfikujecie go? Wystawicie mu jedynki? No, jest to dopuszczalne, ale tak naprawdę czy warto? Jaki my wtedy osiągniemy cel? Co my uzyskamy? W moim przekonaniu nic nie uzyskamy. Więc warto pochylać się nad każdym takim uczniem. Większość, chcę też powiedzieć, że z naszych doświadczeń wynika, że większość tych sytuacji jest taka, że te ramy, które sobie założyliśmy, czyli nie testujemy na siłę, nie robimy na siłę sprawdzianów, jeżeli uczeń chce coś poprawić, zwraca się do nas rodzic czy uczeń o to, żeby umożliwić mu zrobienie jakiegoś testu, to jak najbardziej wtedy jesteśmy za tym, żeby iść w stronę tego ucznia. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy mówimy globalnie o ocenianiu, no to staramy się poruszać w jakichś ramach, które sobie przyjęliśmy, które mówią o tym, że raczej tych zadań na obowiązkową ocenę nie jest dużo, że nie są to testy i sprawdziany nagminne i że są to raczej właśnie takie mikroprojekty, mikrozadania, które uczeń jest w stanie wykonać. Co jeszcze tutaj chciałabym, na co bym chciała jeszcze zwrócić uwagę? No właśnie na te strategie. Te strategie mogą być bardzo różne. Bo teraz mamy jeszcze dwie rzeczy do poruszenia. Klasy w edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3. My według prawa w ogóle nie musimy stawiać tam ocen bieżących. Czyli aż się prosi, żeby tutaj, nawet jeżeli do tej pory wiem, że w szkołach były stawiane oceny bieżące, to aż się prosi, żeby tutaj z tego pokusić się o to, żeby ich było mniej na korzyść informacji zwrotnej, związanej głównie z umiejętnościami, bo to też chcę podkreślić, że wydaje się, że teraz jesteśmy w stanie mocniej pochylić się nad umiejętnościami, a weryfikacja wiedzy, no to w ogóle nie wiem, czy jest w jakiś sposób możliwa. W moim przekonaniu
Nie. Bo daleka byłabym od sytuacji, w której, nie wiem, sadzam ucznia i go odpytuję po prostu. No nie. To mnie jest osobiście obce, aczkolwiek jeżeli uznacie Państwo, że w jakiejś sytuacji to jest konieczne i uczeń tego się domaga, no to znowu elastycznie. Natomiast wracając do tego oceniania na różnych poziomach. W sytuacji 1, 3 w ogóle nie musimy oceniać według prawa, możemy ocenić tylko na koniec. W sytuacji 4, 6 oceny cząstkowe zależą od tego, jak Państwo do tego podejdziecie. Ja sobie wyobrażam nawet taką sytuację, w której uczeń nie przesyła mi żadnej pracy i ja po prostu patrzę, jaki miał stopień na koniec pierwszego semestru i elastycznie patrząc na sytuację ucznia, indywidualizując ten proces, być może korzystam z tej oceny. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że uczeń tej oceny nie może poprawić, tak? Zawsze może. Natomiast jeżeli on nie wykazuje teraz żadnej aktywności, nie widzę problemu, żeby skorzystać z tej oceny semestralnej. Dużo Państwo tutaj też pytacie, widziałam to już zanim się w ogóle rozpoczął ten webinar, o ocenę z zachowania. My nie mieliśmy założenia tutaj, że będziemy o tej ocenie z zachowania rozmawiać, ale odniosę się do tego, no bo to też jest pytanie i taki trochę problem, który spędza mi sen z oczu. Jak mamy wystawić ocenę z zachowania w tej chwili? Co wziąć pod uwagę? No trzeba opracować sobie jakieś kryteria. Bardzo często te kryteria, które mamy w naszych statutach czy wewnątrzszkolnych systemach oceniania, one w ogóle się będą miały nijak, tak? Bo jeżeli jeszcze Państwo macie jakieś punktowe systemy oceniania, no to jak z tego wybrnąć? To trzeba będzie to zweryfikować. Natomiast tutaj też się odniosę do tego, że być może będzie dla Państwa rozwiązaniem coś takiego, nad czym my teraz będziemy dyskutować, że może warto właśnie popatrzeć na ocenę, jaką uczeń miał z poprzedniego półrocza, tak, jaką wystawiliśmy jeszcze w sytuacji chodzenia do szkoły i założyć, że ta ocena może być oczywiście wyższa, no ale nie może być niższa, tak? I teraz w zależności od tego, jak uczeń pracuje, czy wykazuje w tej chwili, jaką ma sytuację, to jest pytanie otwarte na pewno, nie mam na nie jasnej odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że można skorzystać z tych ocen, które mamy na półrocze. I trochę podsumowując to, na co chciałam zwrócić uwagę i nie wiem, na ile to było jasno powiedziane. Indywidualne podejście w ocenianiu i wystawianiu tego stopnia sumującego do każdej sytuacji ucznia. Ustalenie sobie priorytetów, czyli tego, za co chcemy oceniać i co jest ważne. Czyli spojrzenie też, kiedy się będę decydować na to, co ja będę oceniać, to spojrzenie troszeczkę na moją podstawę programową, na umiejętności. Ja uważam te umiejętności ogólne, a nie szczegółowe umiejętności z wiedzy, tylko te, które na przykład u mnie w biologii się wiążą z wnioskowaniem, z jakąś analizą, z weryfikacją. Ale nie będę się zastanawiała, czy uczeń wie i potrafi mi wymienić wszystkie tkanki. Bo nie jestem w stanie teraz tego zweryfikować. Więc popatrzenie na tą podstawę programową pod kątem tego, co będę oceniać i co jest dla mnie priorytetem i też co jest takim priorytetem też w ocenianiu, bez czego ten uczeń dalej nie będzie mógł funkcjonować w kolejnej klasie. A co mogę odpuścić? Określenie sobie ram, a nie pętli na szyję. Jeżeli widzę po różnych forach, że są tworzone bardzo skomplikowane takie reguły, które nie pozwalają mi na elastyczność i potem na podejście takie indywidualne do każdego ucznia, no to obawiam się tego, że potem nie będziemy w stanie na koniec roku się wywiązać z tych reguł, bo też nie wiemy, nawet przy ocenianiu końcoworocznym, co nas jeszcze zaskoczy i jakie będziemy mieć sytuacje związane z sytuacją domową uczniów. Elastyczne reagowanie na nieprzewidziane i trudne sytuacje. W tym ocenianiu też będziemy mieć dużo takich nieprzewidzianych sytuacji.
gdzie być może rodzice nie będą się zgadzali potem z tym stopniem, tak? Trzeba przewidzieć, w jaki sposób będzie można ten stopień poprawić. Dbanie o emocje uczniów w tym ocenianiu, czyli jeżeli uczeń z jakąś formą oceniania ma kłopot, to wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby mu dostosować tą formę oceniania w tej chwili do jego możliwości. Być może jeżeli nie jest w stanie zrobić zadania obowiązkowego dla takiego, jakiego przewidziałam dla całej klasy, to kiedy ja, wracając do komunikacji i monitorowania, zobaczę, w czym tkwi problem, kiedy pomogę mu w rozwiązaniu tego problemu, to być może po prostu dostosuję mu zadanie i dam mu coś innego, a może sam sobie to zadanie wymyśli. Sytuacja jest naprawdę w tej chwili taka, że bardzo elastycznie i bardzo indywidualnie bym tutaj podchodziła, patrząc na emocje uczniów, ale też patrząc na emocje nauczycieli, czyli zastanawiając się, jakie będziemy mieć te ramy, w których wszyscy w szkole no, jesteśmy pójść w stanie na jakiś kompromis, tak? Też po to, żeby nie premiować tego, z czym się obawiamy, tak? Że mamy też uczniów, którzy być może nie mają problemów żadnych, ale po prostu no, pobłażliwie podchodzą do tej sytuacji i uznali, że mają wakacje, więc tego też trzeba jakoś wybrnąć. Szanowanie emocji rodziców. Do tego się już odnosiłam, żeby te ich uwagi traktować jako coś, co być może jest dla nas ważne, żeby elastycznie reagować. Rezygnacja z oceniania sumującego polecam w edukacji wczesnoszkolnej. Jeżeli nie całkowita, to bardzo duże ograniczenie. Ograniczenie stopni sumujących w ogóle i w naszym przekonaniu ograniczenie testowania na korzyść innych form oceniania związanych z dawaniem informacji zwrotnej, w tym także tego, w którym momencie jest uczeń. I jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to też jest trudne, w jaki sposób oceniać przedmioty, ja je nazwałam twórcze, czyli muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne. Tutaj zobaczcie Państwo to, co ja sobie podkreśliłam, to co mnie by pomagało w dzisiejszym momencie, w czasie tej pandemii, to jest wysiłek wkładany przez ucznia i aktywność ucznia w działaniach. My inaczej będziemy oceniać ten wysiłek, kiedy mamy ucznia na sali gimnastycznej, czy mamy ucznia w klasie. Nie będziemy oceniać, czy to jest piękny rysunek, czy po prostu uczeń się stara. Natomiast tutaj być może warto zastanowić się nad takim uelastycznieniem tego przepisu, żeby podjąć takie działanie, że po prostu oceniam gotowość. Czyli jeżeli uczeń zrobi mi zdjęcie z tego, że on podejmuje aktywność fizyczną w swoim domu, to dla mnie to jest wystarczające. Bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkiego i zastanawiać się, czy to, co nam uczeń pokazuje, to, co nam mówi, opiera się na prawdzie. Ale też nie taki jest cel teraz, myślę, tej edukacji. Myślę, że to tyle. Przejrzę sobie jeszcze pytania od Państwa i ewentualnie będziemy się dzielić odpowiedziami na forum i w kursie na Facebooku i w naszych materiałach na dysku Google. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. A ja już wszystkich Państwa bardzo serdecznie i od razu chciałabym podziękować za te fantastyczne wpisy na Facebooku. W momencie, kiedy myślę, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ja już jestem zmęczona pracą online i wymyślaniem zadań twórczych. I myślę, że bez Państwa wpisów poległabym dużo szybciej. Natomiast tutaj ciągle jeszcze jest jakiś taki fantastyczny bodziec, który powoduje, że wymyślam co i rusz to nowe i ciekawsze zadania. Za to Wam bardzo dziękuję. A o czym ja chciałam w tej chwili z Państwem porozmawiać? Jak się przerzuca te slajdy? A. Edukacja wczesnoszkolna i ocenianie. Co wzięłyśmy przede wszystkim na tapetę na sam początek, czyli ja i mój zespół nauczycieli. Przede wszystkim ocenę za poprzedni semestr, czyli
Miałyśmy już dobrze opracowany system oceniania semestralnego. Pojawiał się w trzech, ocena pojawia się w trzech aspektach, czyli po pierwsze, co uczeń już potrafi, jakie postępy poczynił. Po drugie, nad czym jeszcze powinien popracować. I po trzecie, wskazówki, konkretne wskazówki. Więc wzięliśmy pod uwagę, przeanalizowałyśmy, mamy materiał początkowy, wiemy już, jakie były ewentualnie potrzeby ucznia w dalszej edukacji. Przeanalizowałyśmy, wypunktowałyśmy każdego ucznia na początku. Następnie przejrzałyśmy wszystko, czyli umiejętności, wiadomości nie wprowadzone jeszcze w poprzednich miesiącach, a które, do których zobligował nam program, który wybraliśmy. Również wypisaliśmy. Następnie zaczęliśmy się zastanawiać, w takim razie, jakie mamy sposoby na sprawdzenie wiedzy i umiejętności. I tutaj wybraliśmy wszystko, co jest możliwe i co nie jest tak obciążające, czyli przejrzałyśmy formularze Google, Test Portal, Eduelo, Wordwall, FastSite, Answer Garden, Quizy, Voice Spice Recorder. Opowiem później Państwu o każdym z tych narzędzi, o każdym z tych narzędzi. Natomiast pytanie nasze, znaczy kiedy już stwierdziłyśmy, że możemy przetestować, już wiemy jak to zrobić, wiemy z czego skorzystać. Stwierdziliśmy, że nawet koło fortuny nadaje się do tego, żeby rewelacyjnie sprawdzić wiedzę, bo przecież pracujemy online. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, po co nam to wszystko. Kiedy my tak naprawdę nie wystawiamy żadnej oceny, tylko dajemy informację zwrotną, kiedy tak naprawdę zależy nam tylko na tym, żeby wzmocnić ucznia, zachęcić do dalszej pracy i pomóc uczniowi się uczyć. Więc przypomniał nam się dowcip, wiecie Państwo, o wielbłądach i kiedy to synek z ojcem rozmawiał, do czego mu potrzebne są te garby, jeżeli oni mieszkają w zoo. I właśnie takie garby sobie przyprawiliśmy, ponieważ poznać trzeba było wszystkie te narzędzia. Oczywiście czerpiemy z nich teraz, ale do zupełnie innych zadań je wykorzystujemy. Chciałam powiedzieć pokrótce o każdym z tych narzędzi. Formularze Google mają to do siebie, że można tworzyć bardzo szybko testy i od razu dostaje się też, udostępnia się link i arkuszu kalkulacyjnym od razu zapisuje się, ile czasu uczeń poświęcił, ile prób podjął. Pytanie, czy nam jest to potrzebne i do czego. Test Portal dokładnie na takiej samej zasadzie działa, jest troszeczkę prostszy w obsłudze, natomiast też jest po prostu testem. Na Eduelu znajduje się mnóstwo ciekawych rozwiązań do tego, jak poprowadzić lekcje, jak uatrakcyjnić, jak przesłać ciekawe zadania uczniowi. Podobnie jest na Wordwall, zachęcam, bo tam dużo jest ciekawych rozwiązań, można stworzyć koło fortuny, ruletkę, świetne materiały, które można przesłać, niepotrzebna jest edukacja online i świetnie się na tym pracuje. Natomiast Festi to jest takie narzędzie, którym można tworzyć świetne zagadki. Zagadki, które pomagają uczniowi przypomnieć sobie, czasami są świetne do zadań, ale niekoniecznie, proszę Państwa, do oceniania. Ale uczeń może sam się też sprawdzić. Możemy też dostać informację zwrotną w momencie, kiedy pracujemy online, pokazujemy i wtedy bardzo szybko sprawdzamy wiedzę, ja to stosuję najczęściej przy wejściówkach, żeby sobie przypomnieć o wejściówkach, będę Państwu mówiła jeszcze. Natomiast Voice Spice Recorder to jest bardzo ciekawe narzędzie do tego, żeby uczniowie mogli sami nagrywać siebie, to można aż 2 godziny nagrań stworzyć.
I powiem Państwu, że zadałam uczniom moim, żeby wybrali sobie ulubioną książkę, fragment, który chcą zaprezentować swoim kolegom i nagrali to. Jest świetny, pod warunkiem, że wesprą nas rodzice, bo wysłałam link do zdalnego, link do filmiku, który pokazuje, w jaki sposób zainstalować i jak z tego korzystać. Jest darmowy, jest bardzo prosty w obsłudze i z tego warto korzystać. Ja jeszcze chciałam Państwu powiedzieć o czymś, czego nie napisałam, a Geniali też świetnie się sprawdza. Można tworzyć fantastyczne, interaktywne prezentacje. Moje dzieciaki je uwielbiają i wcale nie czują się ani testowani, ani nie czują się odpytywani, natomiast wykorzystuję to do tak zwanej samooceny. Pójdźmy kawałek dalej. I powiem Państwu, po tym jak zastanowiłyśmy się, co chcemy zrobić, czyli zadałyśmy sobie pytania po co, jak i kiedy, i przedstawiam Państwu taki zarys tego, co w klasie pierwszej. Edukacja polonistyczna. Co można sprawdzić? Odwzorowywanie liter, pisanie liter w miniaturze, łączenie liter, zapis liter i działanie w zeszycie w kratkę, prace plastyczne, wykonane ilustracji do poszczególnych poleceń. Jak to monitorować? Raz w tygodniu przesłanie zdjęcia jednej strony zeszytów w trzy linie. Uczeń wybiera, które prace chce przesłać po dokonaniu samooceny według ustalonych kryteriów i nauczyciel umieszcza pracę uczniów w folderze ucznia. Stworzyliśmy, każdy nauczyciel, każdy wychowawca ma folder, w którym wrzuca pracę uczniów. Rodzice poproszeni zostali o to, żeby dzieci stworzyły też teczki, do których wkładają prace, z którymi pracują, nad którymi pracują, ale chciałam Państwu powiedzieć, że to jest ten sposób oceny, znaczy to, co będziemy oceniać, to jest właściwie wszystko to, co możemy zaobserwować podczas pracy online, kiedy, ponieważ my spotykamy się codziennie na 2 godziny lekcyjne z naszymi uczniami, pracujemy na hangoucie. Natomiast to możemy też zobaczyć, kiedy dzieci przesyłają nam swoje prace. I to też, do tego też nie potrzeba testowania. To jest tylko takie przykładowe, to co mamy w jednej edukacji w klasie pierwszej. Każda z klas i druga i trzecia, tyle że troszeczkę się to zmienia. Zmienia się zakres, bo wiadomo, że i umiejętności rosną. I jaki sposób monitorujemy, proszę Państwa? Każdy z nas ma obowiązek monitorować odsyłanie prac, znaczy właściwie to nie odsyłanie, ale udział, za chwilę Państwo zobaczycie, udział ucznia w zajęciach online oraz systematyczność pracy. I tak mamy tabele tygodniowe, w których jest napisane, czym się zajmowaliśmy, i czwartek, jestem odpowiedzialnym opiekunem zwierząt, jest cel i jest praca, którą trzeba było wykonać samodzielnie w domu. Podobnie jest w piątek i każdego kolejnego dnia. Te ikonki to jest udział ucznia na zajęciach online, a to jest informacja zwrotna, czyli dostaliśmy pracę, napisaliśmy informację zwrotną uczniowi. Jak często piszemy informacje zwrotne? Do wybranych prac. Nie ustaliliśmy tego, jak często będziemy to robić. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że na początku, kiedy ruszyliśmy ze zdalną edukacją, wyglądało to dużo lepiej, ponieważ nie trzeba było ani wystawiać ocen, ani oceniać, ani monitorować. Troszeczkę lepiej nam się pracowało, bo szaleliśmy z projektami, z szalonymi zadaniami, ale w pewnym momencie pojawiło się rozporządzenie, że mamy monitorować i oceniać. I w tym momencie troszeczkę nas przystopowało i przestaliśmy pracować twórczo. Dlatego stworzyliśmy coś, co nam ułatwia pracę. Na początku muszę Państwu powiedzieć, że stwierdziliśmy, że no tak, wszystko, co nam prześlą,
trzeba ocenić, trzeba dać informację zwrotną. W związku z tym siedzieliśmy po nocach, żeby każdemu odpowiedzieć na każde najmniejsze, najdrobniejsze zadanie, które nam przesłali. W związku z czym stwierdziliśmy, że to jest ponad nasze siły. Musimy zadbać o swój dobrostan, ale i o uczniów. W związku z czym ustaliliśmy sobie, że są pewne prace, które chcemy, żeby uczniowie nam przysłali. I je wybieramy. Po drugie, jeżeli uczeń chce pochwalić się jakąś pracą, to może ją przesłać albo umieścić na padlecie, na tablicy. Natomiast jeżeli prześle do nas, to ja zbieram tę pracę i na koniec tygodnia robię prezentację. Dużo ważniejsze niż ocenianie, dużo ważniejsze niż ocenianie okazało się pozostawienie śladu po lekcji. W związku z czym każdy z nauczycieli robi prezentację krok po kroku, która jest wysyłana rodzicom. To jest na wypadek, gdyby dzieci nie uczestniczyły w zajęciach, miały trudności, bądź są typowe trudności techniczne albo sprzętowe, to wtedy wysyłamy prezentację, dzwonimy do ucznia, rozmawiamy. Taka strategia bardzo nam się sprawdza, bo mamy kontakt ze wszystkimi dziećmi i wszystkie dzieci są dobrze zaopiekowane. Więc przestaliśmy oceniać, a zadbaliśmy o to, żeby uczeń, zadbaliśmy o relacje przede wszystkim. Jaką przyjęliśmy strategię, że przede wszystkim oceniamy za pomocą informacji zwrotnej. Ocenie podlegają wytwory pracy uczniów, notatki, ponieważ wszystkie klasy od 0 do 3 prowadzą OK zeszyt i dzieci umieszczają notatkę z każdego dnia w zeszycie. Umiejętności prezentowane też podczas pracy zdalnej też podlegają ocenie, ale nie zawsze uczeń o tym wiemy, po prostu korzystamy z tego kontaktu i tworzymy karty obserwacji postępów ucznia. Uczniowie dokonują samooceny, czyli podczas wejściówek i wyjściówek. Wejściówki to na początek, wyjściówki na zakończenie, one nigdy nie podlegały ocenie, natomiast zawsze podlegały samoocenie. Dodatkowo korzystamy z MADZ-u, szalone liczby czy PISU. I tutaj, jeżeli wykorzystuję to narzędzie Geniali, o którym Państwu mówiłam, tworząc taką prezentację, wrzucam na przykład link do MADZ-u, do zadania, czy link z szalonych liczb, czy PISU. Uczeń klika na przykład na świnkę, tudzież na baranka, bo takie też są możliwości. Pokazuje mu się zadanie, pokazuje mu się link, od razu mu się otwiera link i od razu może przejść. Ale to wszystko jest po to, żeby uczniowie doskonalili swoje umiejętności, ale nie do końca, żeby podlegały testowaniu i ocenianiu. Raz na dwa tygodnie zawsze świętujemy sukcesy. My świętujemy nasze sukcesy jutro, ponieważ uczniowie też przesyłają wyniki swojej pracy na MADZ-u. Na początku mówiliśmy się, że pracują 10 minut, wybierają sobie tym razem dodawanie liczb dwucyfrowych. Mieli sprawdzić na początku, jaki odzyskali wynik, przysyłali mi i sprawdzili, mieli sprawdzić dzisiaj i jutro świętujemy, dostałam już pierwsze informacje od dzieci. Jak wygląda informacja zwrotna? Chciałam Państwu pokazać, jak to u mnie wygląda. Tu są kryteria, bo ja jestem okojowym nauczycielem, w związku z czym też tak pracuję. I jak to u mnie wygląda? Otóż są kryteria. Wybierz zwierzę należące do koleżanki, tu już jest informacja, już jest ocenione. To są kryteria do konkretnego zadania. Tego wymagałam. Nasze zadania, które są, staram się, żeby też były interdyscyplinarne, więc z nauczycielem informatyki uzgodniliśmy, że w ten sposób on nie będzie im podrzucał kolejnych zadań, kolejnych sprawdzał pewnych umiejętności, tylko żebym ja wrzuciła i wspólnie ułożyliśmy takie zadanie. On się po prostu podpiął i co z tego wyszło, już Państwu pokazuję. I to jest komentarz.
mój komentarz do zadania, które przesłała uczennica. Razem z, oczywiście ze sposobem, jaki ma poprawić, wraz ze sposobem, jaki ma poprawić i jeszcze co jest ważne, do kiedy ma przesłać tą pracę. Muszę Państwu powiedzieć, że pracuję, mam teraz drugą klasę, pracujemy drugi rok i jeszcze nigdy nie miałam tak przez ten czas tak zdyscyplinowanej grupy, moja grupa nie była nigdy tak zdyscyplinowana jak teraz, kiedy bardzo szybko odsyłają, bardzo wnikliwie czytają informacje zwrotne, tym razem bardziej się sprawdza niż poprzednio. A jak wygląda wyjściówka? Ponieważ, jak już powiedziałam, pracuję online, chciałabym, żeby uczniowie wiedzieli o tym, że będziemy sprawdzać sobie wiedzę, że chciałabym, żeby oni pracowali systematycznie, żeby notatki, które wykonują, mogły być wykorzystane w momencie, kiedy będziemy powtarzać jakiś materiał. I tutaj mamy dwa pytania, wskazaniem kciuka, ponieważ widzę ich wszystkich na ekranie, od razu wiem, widzę, kto odpowiada, którą odpowiedź wskazuje. A tu już mini projekty. To jest mini projekt, który zaproponowałam uczniom. Nie, zaraz zobaczymy, bo może nie wiem, czy jest ten slajd, ale uczniowie, mieliśmy problem badawczy. Po pierwsze, mieliśmy się zastanowić, jak uczniom klasy pierwszej przekazać wiedzę o czasownikach, rzeczownikach i przymiotnikach. Mieli pracować w parach i w tych parach powinni ustalić, co wykonają, na kiedy wykonają i podzielić się zadaniami. Nadal w pracy online. I to są efekty pracy uczniów. To jest jednej grupy, a to jest drugiej grupy. Powstało jeszcze kilka innych, ale niestety nie mogłam Państwu pokazać, bo są na niej uczniowie moi, ale między innymi powstał filmik, który pomógł zmontować jeden z rodziców, a także powstały dwie dziewczynki, przysłały zdjęcia. Jedna jest ubrana w czasowniki, na głowie ma napisane, co robię i cała jest obklejona, ręka na przykład, że macham, tupię i tak dalej. Druga ma na sobie napisy, ubranie, oczy, nos i tak dalej, więc powstało naprawdę dużo ciekawych projektów i projekty oceniamy też w oparciu o kryteria sukcesu. To niestety, znaczy ja źle podpisałam, to nie jest mini projekt, to jest notatka, bo chcę Państwu pokazać, jak wyglądają notatki. Notatka z lekcji, zrób notatkę z dzisiejszej lekcji, zapisz cele i kryteria, zilustruj wybrane dwa powiedzenia o kotach i psach, wyjaśnij, co oznaczają. Notatki też podlegają ocenie raz na jakiś czas, a jeszcze chciałam powiedzieć, że proszę, żeby na każdej lekcji, lekcję zaczynamy w taki sposób, że każdy z uczniów musi się przygotować do tego, że będzie prezentował swoją notatkę, ale prezentują ją zawsze tylko dwie osoby. To również jest notatka z lekcji innego ucznia. I jeszcze innego. Co jest w notatkach? To, co było dla mnie ważne, to, co mnie zainspirowało, to, co chcę zapamiętać. Oczywiście oprócz tego jeszcze cele i kryteria do lekcji. I proszę Państwa, ja jeszcze chciałam, podsumowując, bo Państwo pytaliście o ocenę z zachowania. Ja tego nie wzięłam pod uwagę, ale chciałabym też Państwu jeszcze powiedzieć, że notowałam sobie pytania i
My przyjęliśmy za istotne trzy kryteria, czyli po pierwsze systematyczność pracy, po drugie samodzielność i tutaj rozmawialiśmy z rodzicami, poprosiłam rodziców o na zebranie, na takie nasze wspólne spotkanie, żeby omówić. Rodzic jest sojusznikiem, wspiera, ale nie wyręcza. To już sobie ustaliliśmy wcześniej z rodzicami. I jeszcze jedną rzecz, której nie widzę, bo światło mam zgaszone. Tu mamy systematyczność, zachowanie podczas pracy online. To też jest bardzo ważne. Mieliśmy też kryteria, czyli że jestem przygotowany, w sensie jestem ubrany, mam potrzebne ćwiczenia, podręczniki, przybory do pisania i tym się zajęliśmy na samym początku. Właściwie to było ważne po to, żebyśmy mogli też szybko i dobrze pracować zdalnie. Dlatego też to kryterium się pojawiło. Jeżeli chodzi, jeszcze coś chciałam odpowiedzieć na któreś z pytań. I teraz już nie pamiętam. A, jeszcze jest ocena koleżanka. Przy mini projektach, ponieważ oni pracują w parach, zawsze udzielają sobie informacji zwrotnej w postaci dwie gwiazdy, jedno życzenie. I to też jest ważne. Udzielają sobie informacji tylko w oparciu o punkt, jak mi się z tobą współpracowało, co mi pomagało we współpracy, w pracy, co mi przeszkadzało. I właściwie to by było na tyle i bardzo Państwu dziękuję i do przeczytania się na Facebooku. Dziękuję Kasiu, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak jak slajd mnie podpisuje, nazywam się Michał Szczepanik i też w następnym slajdzie przedstawię trochę inną specyfikę niż ta, która była u Kasi i u Justyny, ponieważ ja pracuję w trzech szkołach i to jest o tyle trudność, że pracując w tych trzech szkołach, w dwóch mam dzienniki elektroniczne na dwóch różnych systemach, w trzeciej szkole dziennika elektronicznego nie mam. Dodatkowo pracujemy w oparciu o platformę Zoom w dwóch szkołach, w trzeciej szkole nie jest to możliwe, chyba zniknąłem z widoku, o już jestem. I to są trzy odmienne sposoby organizacji nauki zdalnej. Te początki, zanim zostaliśmy zobligowani do tego, że możemy wystawiać oceny stopniem szkolnym, były dla mnie trudne, dlatego że nigdy nie pracowałem zdalnie z uczniami, z osobami dorosłymi tak, natomiast z uczniami nie. I zastanawiałem się, w jaki sposób to pogodzić w taki sposób, aby to rodzice byli zadowoleni, zadowoleni byli uczniowie, ale również z tych rozwiązań, które ja proponuję, mogli korzystać moi koledzy i koleżanki w pracy. To, co najbardziej było dla mnie ważne, to było utrzymanie dobrych relacji pomiędzy mną a resztą uczniów. Ja zdawałem sobie, cały czas zdaję sprawę z tego, że to jest dla wszystkich trudna sytuacja, w której zostaliśmy jakoś włączeni, nie wiemy tak naprawdę, kiedy to się wszystko skończy i musimy sobie jakoś dać radę z wszystkimi naszymi emocjami. Ja też słuchając moich koleżanek, kolegów, którzy mówią mi, w jaki sposób organizowana jest zdalna edukacja ich dzieci, odnoszę takie wrażenie, że czasem ta edukacja, ona idzie w złym kierunku. Nie wynika to z tego, że ktoś ma złe chęci i zamierza za wszelką cenę ukarać tego ucznia czy też uczennicę. Bardziej wynika to z tego, że szkoły nie są przystosowane do końca. Nauczyciele też testują pewne rozwiązania, pewne się sprawdzają, pewne nie i stąd biorą się różnego rodzaju problemy.
A mi od samego początku przyświecało to, że te dobre relacje, które mam ze swoimi uczniami, uczennicami, chciałbym zachować po zdalnej edukacji. Żeby to nie było w ten sposób, że poprzez moją organizację zdalnego nauczania te relacje są na tyle słabe, na tyle się pogorszyły, że kiedy wrócimy do szkoły, to tych relacji już nie będę w stanie odbudować. Dlatego też cały czas myśląc, jak tą zdalną edukację opracować, wpadłem na taki pomysł, aby już do końca roku szkolnego opracować dla każdej klasy taki rozkład nauczania uwzględniający wszystkie działy, które będziemy sobie omawiać. U mnie w trzech szkołach został zmieniony plan lekcji w taki sposób, aby dostosować go do możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic. Tutaj jest przedstawiony rozkład nauczania z biologii dla klasy piątej. Jak Państwo widzą, to jest tylko jeden dział, gdzie mam określone wszystkie tematy, które chciałbym zrealizować do końca zdalnej nauki, jeżeli oczywiście ona będzie zdalna, bo jeżeli wrócimy do szkoły, to oczywiście te tematy będą realizowane typowo, tak jak do tej pory to miało miejsce. Jest kolumna z datą lekcji, może sobie to wydrukować uczeń i wpisuje sobie tamtą datę lekcji, kiedy te zajęcia miały miejsce. I mam określoną formę oceniania. Kasia oraz Justyna mówiły dużo o informacji zwrotnej, ja też do tego będę wracał, ponieważ nauczę w klasach od 5 do 8 włącznie o tej informacji zwrotnej, ale również pojawia się coś takiego jak notatka na ocenę. Notatka na ocenę oraz test próbny z działu na ocenę. Ja te dwie formy pokażę, jak one wyglądają u mnie. Natomiast zaplanowałem pewnego rodzaju aktywności ucznia. I to było chyba dla mnie najtrudniejsze, jak zaplanować aktywności ucznia, skoro tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka za tydzień czy za dwa tygodnie. Więc musiałem mocno przemyśleć, co tak naprawdę chciałbym na tych lekcjach robić. Ostatnia kolumna, czyli uwagi dla ucznia. Ona jest po to, żeby uczeń wpisywał tam swoją refleksję. Co mu się udało, co mu się nie udało, jaką ma refleksję po tej lekcji, czy też to, co ja proponowałem, jeżeli chodzi o narzędzia internetowe, go w jakiś sposób zachwyciło i chciałby zapamiętać, że na przykład Padlet może sobie sam założyć i w nim tworzyć informacje, które może udostępniać w może lepszy sposób niż na przykład na grupie facebookowej czy poprzez Messenger. To opracowanie, ono nie zajęło mi dużo czasu. Oczywiście sama koncepcja, pomyślenie, jak to powinno wyglądać, było trudniejsze. Wcześniej miałem taki system opracowany, nim uczyłem przed Wielkanocą, że uczniowie mieli możliwość odesłania do mnie jednej wybranej pracy. Ja tam określiłem 4 typy prac i określiłem również to, że jeżeli jedną chociaż pracę odeślą, to ja za to wystawię stopień, ale był z tym problem, no bo okazało się, że tak naprawdę oni się gubili w tym, co ja bym chciał, dlatego też taka forma rozdzielenia informacji sumującej, czyli tego stopnia od informacji zwrotnej. I dodatkowo w tym systemie jest określone, jakie są obowiązki ucznia, jakie są obowiązki moje. Do obowiązków ucznia należy to, że z każdej lekcji on wykonuje notatkę w swoim zeszycie przedmiotowym zgodnie z kryteriami sukcesu, które ja podaję do lekcji zdalnej. Tą lekcję poddaję również refleksji, ponieważ ja prowadzę zajęcia, na końcu których chcę, żeby uczeń tak naprawdę napisał, co te zajęcia mu dały, czyli jaką refleksją kończy tą lekcję. Dobrowolnie wykonuje pozostałe prace określone w rozkładzie nauczania z danej lekcji. Dlaczego dobrowolnie? Dlatego, że ja zadaję tam na przykład, jak było widoczne, karty pracy czy też ćwiczenia. Jeżeli uczeń w danym tygodniu ma dużo zajęć rzeczywiście i jest mu trudno te karty pracy i ćwiczenia zrobić, to po prostu sobie odpuszcza tą pracę i jej nie robi. Przesyła na adres e-mail nauczyciela swoje prace nie później niż do dnia rozpoczęcia następnej lekcji. Państwo tutaj, jak czytałem w czacie, bardzo pisali o tym, kiedy te prace powinny tak naprawdę do nauczyciela dotrzeć. Ja daję cały tydzień, dlatego że jeżeli mam zajęcia w różne dni tygodnia, a też wiem, że uczniowie są obciążeni też różnego rodzaju formami, które zajmują im więcej czasu formami nauki, no to zdecydowałem się, że to będzie tydzień i po tygodniu już po prostu tych prac nie przyjmuję.
żeby one też mogły otrzymać świeżą informację zwrotną. Do obowiązków nauczyciela, czyli moich, należy przekazywanie informacji zwrotnej do terminowo przesłanych prac. Czyli jeżeli praca jest wysłana po 2 tygodniach, po prostu tej informacji zwrotnej nie przesyłam, bo uważam, że no, jest trudno przesyłać informację zwrotną do rzeczy, jak jesteśmy już w innym etapie uczenia się. Wystawiam ocenę sumującą do 2 tematów, tam było to określone w tej tabeli, i tworzę portfolio uczniowskie, na które składają się wszystkie wysłane przez ucznia prace, i na podstawie tego wystawiam ocenę na koniec roku, czyli to jest 3. ocena. I o tym portfolio też powiem, jaka jest koncepcja tworzenia tego portfolio i sposobu go oceniania. Tutaj jest przykład z lekcji, ale jeszcze chciałbym się odnieść do jednej bardzo ważnej rzeczy. Państwo pisali na czacie o tym, co zrobić, kiedy uczniowie w ogóle nie kontaktują się z nauczycielem, czy wystawiać im 1. Myśmy we wszystkich szkołach sprawdzili, czy uczniowie są w stanie pracować zdalnie. Dla tych uczniów, którzy nie mieli komputerów w domu, udostępniliśmy sprzęt szkolny, upewniliśmy się, że mają dostęp do internetu, a więc tak naprawdę wszyscy mają równe możliwości uczestniczenia w lekcjach zdalnych. I teraz ja określiłem to w osobnym punkcie, którego tutaj nie dałem, taką informację, że jeżeli uczeń w ciągu tego okresu zdalnej nauki do 4 czerwca nie prześle mi chociaż jednej pracy, którą miał wykonać zdalnie, to mogę wystawić mu ocenę cząstkową 1 z biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, bo tych 2 przedmiotów uczę. Oczywiście tam jest określenie mogę, czyli nie muszę, bo to też wynika z tego, ile tych ocen tak naprawdę już wcześniej uzyskał przed zdalną nauką. Tutaj jest przykład z lekcji. Dla mnie ważne jest to, żeby uczniowie mieli świadomość w ogóle, po co się tego uczymy, czyli określam cel lekcji i określam do tego celu lekcji kryteria. Te kryteria to są tak naprawdę punkty związane z realizacją podstawy programowej. Ja tutaj się naprawdę nie oburzam, jak czasami ktoś mi mówi, że no jak możemy realizować podstawę programową, kiedy no mamy sytuację taką, jaką mamy. Ja tą podstawę realizuję, ale przyznam się od razu Państwu, że jeżeli realizuję tę podstawę programową, to mocno się w nią wczytuję. Mniej się wczytuję w podręcznik, a bardziej podstawę programową, uwzględniając to minimum, które chciałbym osiągnąć na lekcji. Tutaj ktoś napisał, że lekcja online to góra 30 minut. Rzeczywiście, góra 30 minut nie da się przełożyć lekcji 45-minutowej w skali 1:1 do internetu. Jest to bardzo trudne i mało efektywne w moim odczuciu. I teraz kryteria sukcesu, czyli to są te dowody świadczące o tym, że ten uczeń, jak spojrzy na nie pod koniec lekcji, stwierdzi: OK, ja już to wiem, potrafię, tego się nauczyłem, ma też to w notatce, i to jest właśnie świadomość tego, że on się czegoś na tej lekcji nauczył. Takie kryteria można również tworzyć do zadań edukacyjnych. I teraz przykłady, 2 przykłady notatek. Tu jest notatka, którą wykonała uczennica w klasie 5 z biologii. Bardzo ładna i atrakcyjna w swojej formie, ale również mocno treściwa. I teraz ta notatka, ona nie miała określonej formy. Tam była informacja w lekcji zdalnej, że zadaniem twoim jest przygotowanie notatki w dowolnej formie. Ona wykorzystała taką formę. Natomiast 2 przykład to jest notatka przygotowana przez uczennicę z klasy 6. I w tej notatce, jak widać, jest mniej niestety czytelnego tekstu. I z tym się niestety cały czas borykam, że ten tekst jest mało czytelny, zdjęcia są odwrócone. Czasami pliki są za duże, ale to są takie problemy, z którymi pewnie Państwo też się borykacie, jeżeli otrzymujecie mailem prace uczniowskie. I do tej pracy, która nie jest zbyt do końca dobra, napisałem informację zwrotną. I co jest w tej informacji zwrotnej? Ona jest krótka, bo nie może być też zbyt długą informacją, którą uczeń czy uczennica mieliby problem z jej odczytaniem i przyjęciem. I na początku oczywiście piszę, co jest dobrego, czyli że notatka została przygotowana zgodnie z kryteriami sukcesu, bo tak naprawdę jest w tej notatce jedna nieścisłość. Ona określiła, że ptaki mają lekkie ciało. Ja tutaj określiłem w swojej informacji zwrotnej, że należało napisać, że to jest brak zębów,
i jak myślisz, co jeszcze? I to jest taki myk, który pozwala tej uczennicy na zastanowienie się i wyszukanie tej informacji, co tak naprawdę jeszcze powoduje, że to ciało jest lekkie. I zachęcam ją do tego, żeby napisała to w notatce, wysłała do mnie oraz do tego, żeby obejrzała relacje z Gniazda Bociana. Takie dodatkowe rzeczy wrzucam do tych informacji zwrotnych po to, żeby one rozwijały ucznia, uczennicę. Może o tym napisać na klasowym padlecie, natomiast nie musi. Tutaj nie ma absolutnego przymusu do tego, żeby ten uczeń czy też uczennica to robili. Jeżeli do mnie odsyła taką poprawioną pracę, to ja sobie zaznaczam w takim swoim portfolio uczniowskim, że to do mnie dotarło i ta praca była poprawiona. Jest dialog pomiędzy mną a uczennicą czy też uczniem. Stosuję również ocenę koleżeńską. Tą ocenę koleżeńską no, trudno jest teraz stosować z uwagi na to, że no, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie uczniowie tak naprawdę pracują samodzielnie w domu. Do tej pory praktycznie nie mogli do siebie wyjść i kontaktować się w inny sposób niż tylko online. I tu jest opis zadania z EDB i teraz uczeń rozwiązuje takie zadanie, przesyła opis wykonania tego zadania mailem lub komunikatorem do innego ucznia oraz do mnie i ten drugi uczeń, który taką pracę otrzymuje, odsyła mu informację zwrotną, czyli ocenę koleżeńską. To nie jest ocena na stopień, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak nie powodować takiej sytuacji, że uczniowie i uczennice dają sobie ocenę stopniem, bo to jest dla nich sytuacja traumatyczna, przynajmniej ma takie doświadczenia. I w tej informacji zwrotnej, czyli w ocenie koleżeńskiej, ta osoba pisze dwie rzeczy, które są dobrze zaplanowane. No, to się odnosi do tego zadania edukacyjnego. I jedna rzecz, którą można zrobić inaczej. Proszę zauważyć, to nie jest błąd. To jest jedna rzecz, którą możesz zrobić inaczej w tym zadaniu, ale ja ci nie wskazuję błędu. I z taką informacją zwrotną w formie oceny koleżeńskiej nigdy nie spotkałem się, żeby był jakiś problem ze strony ucznia czy uczennicy, którzy taką informację właśnie otrzymali. To działa. Oczywiście nie zawsze jest taka sytuacja, że każdy każdemu tą pracę odeśle, ale jak to przechodzi też przeze mnie, przez mój adres mailowy, to ja mam świadomość tego, że oni ze sobą rozmawiają, że uczą się też wzajemnie od siebie. Kolejna rzecz to jest refleksja, refleksja uczniowska na padlecie. O tym padlecie już była mowa, Kasia też wspominała. I tu jest przykład taki, że ja założyłem dla klas szóstych padlet, gdzie są trzy kolumny, klasa szósta A, B i C, tak jak uczę w jednej szkole. I oni wpisywali tam swoje spostrzeżenia dotyczące tematu związanego z gadami. Na początku zaczęliśmy to w ogóle od tematu gady. I co mnie zaskoczyło, oni nie szli mocno merytorycznie w zagadnienie gady, tylko szli w takim kierunku, który ich bardziej ciekawi oraz pokazywali, że mają w domu jakieś zwierzątka, że byli gdzieś na podróży i widzieli takie zwierzęta, pokazywali tam swoje zdjęcia. I to mnie na tyle zainspirowało, że dałem kolejną, czwartą kolumnę od nauczyciela i tam wrzuciłem zdjęcie najmniejszego kameleona świata, którego udało mi się sfotografować na wycieczce. I to rzeczywiście buduje relacje, a poza tym klasa 6A, 6B i 6C tak naprawdę w szkole one są takimi zamkniętymi, przepraszam za określenie, tworami. Natomiast tutaj poprzez Padlet oni mogą kontaktować się ze sobą, mogą czytać swoje refleksje i mogą też je komentować. I to wydaje mi się też jest ważne w tej sytuacji, kiedy ten kontakt realny jest naprawdę utrudniony. Kolejna rzecz to jest związana z doświadczeniami i obserwacjami. Jest to możliwe do wykonania, jeżeli się oczywiście zaplanuje z głową takie obserwacje i doświadczenia. I tutaj jest przykład z piątej klasy, kiedy ja poprosiłem o to, żeby po prostu wyjść przed dom z trawnika, wyrwać trochę mchu,
i dokonać obserwacji, później ten mech opisać. I tutaj jest też uczennica, która dokonuje u siebie w ogródku obserwację paproci. To wszystko jest możliwe do wykonania i tak naprawdę nie zajmuje wiele czasu. Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystkie doświadczenia da się przełożyć w skali 1:1 w warunkach domowych i też czasem warto pamiętać o tym, że uczniowie i uczennice muszą być pod opieką osób dorosłych. Dlatego, że niektóre z takich obserwacji czy doświadczeń mogą być niebezpieczne. Powiedziałem wcześniej o ocenach, które otrzymują na koniec działu za wykonanie dodatkowych prac. I tutaj jest na przykład krzyżówka, którą wykonał uczeń na koniec działu dotycząca roślin zarodnikowych. Oni sobie sami wymyślają, jakie hasła mogą ją wypełnić, ale nie muszą. Natomiast na kolejnym slajdzie ja pokażę Państwu przykłady testów próbnych. Oni sami organizują dla siebie testy próbne i ten test próbny polega na tym, że mają tak naprawdę bardzo mało kryteriów, jak taki test próbny przygotować. Moje kryteria to są następujące. Test powinien składać się z minimum 10 pytań i pytania powinny być zróżnicowane w formie. W jednej formie mogą być maksymalnie dwa pytania, czyli maksymalnie ABCD dwa pytania, na połączenie czegoś dwa pytania i uczniowie opracowują taką wersję testu, którą ja potem na przykład wykorzystuję też na innych klasówkach. Oni wiedzą, że po prostu to, co jest organizowane w szkole w Poczesnej, później wykorzystuje w szkole w Starczy czy na odwrót, więc też mają taką świadomość tego, że to nie idzie na marne. I naprawdę tych testów mam w skali roku kilkaset. Jest z czego naprawdę wybierać i co zaskakujące, to nie są testy z internetu. Oni już wiedzą, że ja mam znajomość też testów z internetu i świadomość tego, jak wygląda pytanie internetowe, więc starają się tworzyć sami testy, nawet biorąc pod przykład te testy, które znajdują się w podręczniku czy też w jakichś ćwiczeniach, bo my tak naprawdę na co dzień w szkole typowo nie wykorzystujemy ćwiczeń szkolnych. Teraz stosuję również mini projekty i tutaj jest początek takiego mini projektu, bo nie chciałam, żeby Państwo byli zarzuceni całą masą informacji, jak taki mini projekt wygląda. To jest dla uczniów chętnych, dla klasy piątej, to jest przykład, gdzie korzystając z niewielkiej ilości nasion fasoli, dyni albo cukinii, obserwują, jak te nasiona będą kiełkowały, co się dzieje w trakcie kiełkowania, bo tam jest również pokazane, co po pewnych dniach zaczęcia kiełkowania takiego nasiona można z nim robić, jak to dokumentować. I taki projekt zajmuje tak naprawdę 2 tygodnie, bo to są 2 tygodnie pracy uczniowskiej i może ten projekt uczennica zacząć w dowolnym momencie swojej zdalnej nauki w dziale dotyczącej roślin nasiennych i później mi wysłać do 4 czerwca. Więc to jest kolejna rzecz, którą też oceniam, otrzymując później zdjęcia i opisy tego projektu, bo wszystko jest potem określone w kryteriach. Ja bardzo dbam o to, żeby to było określone w kryteriach. Dlaczego 4 czerwca? Dlatego, że ja jeszcze muszę mieć czas na przygotowanie informacji zwrotnej i ewentualnie, jeżeli jeszcze jest jakaś sytuacja taka, że uczeń chce w jakiś sposób poprawić ocenę, bo ja mam w 2 szkołach system średniej ważonej, to w moim przekonaniu chciałbym mu dać taką szansę, jeżeli mu niewiele brakuje, więc to jest jeszcze czas, że od tego 4 czerwca do zakończenia roku szkolnego, tak jak to jest planowane, jest niewiele czasu, ale jednak w tym czasie można coś zrobić. Ja sobie ten 4 czerwiec tak wymyśliłem, więc proszę nie sugerować się, że to jest jakaś data magiczna i trzeba rzeczywiście przy niej tkwić. Kolejna rzecz to jest portfolio uczniowskie. Ja tutaj określam zasady prowadzenia tego portfolio uczniowskiego, czyli tak naprawdę zbieram wszystkie wytwory pracy ucznia. Uczniowie przygotowują swoje prace i one są do mnie wysyłane. Tak naprawdę w portfolio uczniowskim to uczeń powinien gromadzić wszystkie prace, a na koniec mu pokazywać, ale ja stwierdziłem tak, jeżeli w czerwcu otrzymuję od uczniów powiedzmy, ja uczę w 3 szkołach, więc mam ich ponad 400, ale ze 100 portfolio uczniowskich,
to żeby dać rzeczywiście informację zwrotną, to ja musiałbym non-stop pracować przez 24 godziny. Więc dlatego uczeń mi to przesyła. On oczywiście sobie gromadzi te materiały, natomiast ja to wszystko zapisuję, to oczywiście nie będzie czytelne, ale to chciałem powiedzieć, że coś takiego mam, w takich kartkach, co uczeń tak naprawdę przesłał mi, bo pamięć moja jest ulotna, uważam, że lepiej zapisać na kartce niż w komputerze. I uczniowie pracując mają również świadomość, że ten proces może wspomagać również rodzic, który ma świadomość tego, co uczeń tam w tym portfolio robi. Jeżeli są zbyt duże pliki, na przykład zdjęcia czy też filmy, to udostępniam na swoim Dropboxie link do tego, żeby uczeń te pliki mógł wrzucić. I też zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie korzystać z Dropboxa. To jest narzędzie, które jest bezpłatne w dosyć dużej tej pojemności dyskowej, bo chyba 2 giga, więc spokojnie uczniowie mogą tam przesłać większe pliki. I tutaj się jeszcze pojawiło coś takiego jak Flipgrid. To jest narzędzie, które ja ostatnio odkryłem. Na tym narzędziu uczniowie mogą zamieszczać swoje krótkie filmiki oraz różnego rodzaju prace. One są zamknięte na jedną grupę, więc na zewnątrz może być to niewidoczne i tak naprawdę świetnie to funkcjonuje. Portfolio dotyczy jednego działu i oceniam całość tej pracy uczniowskiej. Oczywiście na koniec to będzie w czerwcu. Nie wiem, czy tego 4 czerwca, czy po prostu będzie to później. Czego nie robię? Bo też napisałam w czacie, czego ja nie robię. Ja nie robię testów online, klasówek i kartkówek. Nie mam z tym złych doświadczeń, ale słyszałam o tym bardzo wiele złego. Jak na przykład jedna taka sytuacja, w której uczniowie dostali od swojej nauczycielki test do wykonania online. I potem się okazało, że jeżeli się otworzyło nową stronę, to test automatycznie się zamykał i uczeń dostawał 1. Ci, którzy się spóźnili, nie mieli możliwości wypełnienia testu, a były też takie osoby, które miały osobę dorosłą, która stała za plecami i ten test wykonywała. Więc no, jeżeli mamy robić coś, a zakładamy, że to do końca nie będzie uczciwe, to chyba lepiej w ogóle tego nie robić. Nie robię czegoś takiego jak zachęcanie uczniów albo nakazywanie odsyłania pracy tego samego dnia. Ja wolę jednak, że w ciągu tygodnia, bo wiem, że w ciągu jednego dnia nie dostanę na pewno wszystkich prac. Nie robię żadnych popraw klasówek i kartkówek tego, co było przed lekcjami zdalnymi, no bo uważam, że w tej sytuacji jest trudno to zrobić. No, mógłbym zrobić tak, jak ktoś mi kiedyś powiedział, włączysz sobie kamerkę i będziesz patrzył na ucznia, uczennicę, jak oni piszą ten test i czy nie ściągają, no ale wydaje mi się to bardziej nadające się do jakiejś komedii niż rzeczywiście do zdalnego nauczania jako element naszej pracy. Uzupełniania klasówek i kartkówek. Tutaj chodzi o to, że jeżeli ktoś nie pisał klasówki i kartkówki, kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły, no to tej klasówki i kartkówki teraz nie napiszę. Nie napiszę jej zdalnie. Ja tłumaczę, że jeżeli wrócimy do szkoły, to tą kartkówkę, klasówkę napiszesz. I też mówię, to co było do tej pory, te działy, które są za nami, z tego klasówek nie będzie. No bo to jest też pewnego rodzaju forma karania, no kiedy nagle się okazuje, że przychodzą do szkoły i otrzymują z każdego przedmiotu obowiązek otrzymania oceny z klasówki czy też kartkówki. Nie mam zmuszania ucznia, aby wysyłał pracę. Ja oczywiście mam kontakt z wychowawcami, piszę takie raporty do wychowawcy lub też będę pisał, że ci uczniowie nie wypełnili na przykład w ciągu tych 2 lekcji, nie wysłali do mnie żadnej pracy, czy wychowawca, wychowawczyni wiedzą, czy coś tam się nie przypadkiem nie dzieje, bo różne mogą być sytuacje. Tutaj też było pisane, że jeżeli mają kwarantannę, to może być to trudne dla nich uczestniczenie w lekcji online i nie wpisuję jedynek za brak przesłanej pracy. Jeżeli dzisiaj była lekcja i prosiłem o wysłanie notatki na ocenę, czy też jakiejś innej formy, to jeżeli mi tej pracy nie wyślę, to jedynki nie ma. Mam możliwość niewysłania pracy, ja staram się wystawiać dobre oceny, dlatego wystawiam przede wszystkim 5 i 6. I ostatni slajd, który mam, dotyczy rodziców. Ja uważam, że jednak rodzice są bardzo ważni w tym procesie uczenia się ucznia, a szczególnie ważniejsi, kiedy mamy nauczanie zdalne.
bo tak naprawdę oni z nimi też dużo pracują. I dla rodziców przygotowałem ankietę i również dla uczniów dotyczącą tego, jak wyglądają lekcje zdalne. I teraz mogli oni oceniać, tutaj 83 osoby odpowiedziały na tę ankietę w ciągu 2 dni, na ile te lekcje zdalne, dotychczasowy sposób prowadzenia lekcji pasuje, czy też nie, ocena stopniem szkolnym, więc jedynkę wystawiło mi 6 osób, a piątkę 36. No jest duża różnica pokazująca, że jednak to się sprawdza. Natomiast w jakim stopniu rodzice pomagają w wykonaniu zadań na lekcjach biologii czy też EDB, jedynka, że nie pomagają w ogóle, że nawet nie zaglądają, dzieci są samodzielne. Natomiast piątka, że tutaj muszą rzeczywiście się do tej pracy przykładać. Padło też takie pytanie, to na koniec odpowiem, czy na koniec będą same piątki i szóstki? Nie, nie będą. Nie będą, dlatego że mam system określający na co uczeń powinien zrobić, żeby otrzymać szóstkę. I tak naprawdę, jeżeli będzie otrzymywał same piątki i szóstki, a ta ocena nie była szóstką na półrocze, no to tak naprawdę nie mówimy o szóstce. To są oceny tylko cząstkowe, to jest jedno. A drugie, biorę pod uwagę, wystawiając ocenę końcoworoczną, przynajmniej takie mam plany, ocenę za pierwsze półrocze oraz oceny, które uzyskali w trakcie nauki stacjonarnej w drugim półroczu. Więc na pewno oceny mogą być wyższe, ja nie zakładam, ale tak jak podkreślałem na samym początku, dbam o relacje i wolę, żeby ocena była nieco zawyżona, niż ktoś miałby być tą oceną skrzywdzony, bo to nie jest niczyja wina żadnego ucznia, żadnej uczennicy w Polsce, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Wszyscy się uczymy i myślę, że powinniśmy być dla siebie jak najbardziej życzliwi i wpatrzeni w drugą osobę, starając się jej jak najbardziej pomóc. To tyle z mojej strony. Ja Państwu bardzo dziękuję i również za wszystkie pytania i komentarze, które się pojawiały w czacie. Nie na wszystkie odpowiedziałem, ale myślę, że może będzie jeszcze ku temu jakaś sposobność. Tak, pojawiłam się już Michałowi na plecach. Znienacka, nie byłam zapowiedziana żadnym zdjęciem, tylko pojawiłam się od razu. Jak widzicie Państwo, Justyno, Kasiu, Michale, bardzo Wam dziękuję. Zapewniam, że oni by tak długo jeszcze mogli, ale no, staramy się trzymać czasu. Nieznacznie przekroczyliśmy i ja rzeczywiście już króciutko, tylko właściwie w takich sprawach organizacyjnych. Przede wszystkim to, co mamy teraz na slajdzie, to są mini zadania do modułu kolejnego. Oczywiście nie trzeba ich teraz ani zapamiętywać, ani nie wiem, odpisywać, ponieważ w chmurze, w zasobach one już są opublikowane, więc łatwo będzie można do nich sięgnąć. Jeśli chodzi o różne pytania, które padły na czacie, na część pewnie już Państwo uzyskaliście odpowiedzi, natomiast obiecuję, że na pewno ten czat będziemy przeglądać, drukować i jeżeli jakieś odpowiedzi się nie pojawiły, to będą odpowiedzi publikowane, będziemy odpowiadać w grupach na Facebooku. Tym bardziej, że nasze prezenterki i prezenter, no, tak jak było wspomniane, są moderatorami i tam cały czas będą obecni. W związku z czym, jeżeli do nich bezpośrednio też będziecie mieć jakieś pytania, no to zapraszamy do grup facebookowych. Pytajcie też o różne inne rzeczy, nie tylko te związane z tym webinarem. Moderatorzy chętnie odpowiedzą. Oczywiście tam, gdzie sami prowadzicie dyskusję, rozmowę, sami sobie odpowiadacie, jesteście dla siebie największym, najlepszym zasobem, to oni często już się nie wcinają, jeżeli widzą, że toczy się rozmowa, a zabierają głos tam, gdzie rzeczywiście gdzieś nie pada jakaś odpowiedź, czy gdzie chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj na czacie padały pytania, gdzie te zadania publikować, gdzie te refleksje publikować, to cały czas okazuje się być sprawą dosyć skomplikowaną, więc wyjaśniam raz jeszcze.
jakby podstawowe miejsce do tego, żeby się dzielić refleksją, czy żeby publikować, opisywać swoje zadania, te praktyczne, są grupy na Facebooku. Natomiast jest jeszcze drugie miejsce, bo no są takie osoby, które nie chcą mieć kont na Facebooku i żeby one też mogły dotrzeć do tego, to jest Chmura. I ja tutaj wklejam link na naszym czacie. Nie widzę go, nie wiem. Jest ten link? No dobrze, nieważne, gdzieś tam chyba jest. Jeżeli nie, to go jeszcze podamy, będziemy przypominać. I tam oprócz jakby nagłówków, folderów z poszczególnymi modułami, pierwszy, drugi, trzeci, już dzisiaj wypełniony zasobami i materiałami dotyczącymi oceniania, różne pliki się tam znajdują, są dwa pliki excelowskie. I uwaga, teraz w tej chwili te pliki nie są możliwe do edytowania przez Państwa. Jeden plik, dobre praktyki, ciekawe pomysły, tam moderatorzy wpisują ciekawe pomysły i dobre praktyki, które wynajdują na Facebooku i tam je wrzucają, a drugi plik z refleksjami z zadań z modułu, on był kiedyś edytowalny dla Państwa, ale ponieważ tam no niestety jakieś rzeczy zaczęły znikać, trzeba je było odzyskiwać, w związku z czym zmieniliśmy formułę i w tej chwili, żeby wpisać taką refleksję z zadania czy z modułu własną, trzeba wejść na formularz, który też jest tam w Chmurze między tymi plikami i wypełniając ten formularz, wasze refleksje, wasze opisy znajdą się w tym jednym z tych plików excelowskich. Tam będziecie mogli je jakby odczytać, zobaczyć. Także to są takie, że jeżeli jeszcze raz będzie potrzeba, żeby powtórzyć czy opisać, bo staram się mówić skrótowo, żeby już wam czasu nie zajmować, to najwyżej wyślemy jeszcze kolejny newsletter. Tak jak powiedziałam, zasoby już są, materiały już są, na Facebooku opublikujemy na pewno link do tego webinara. Liczymy na ożywioną dyskusję. Dziękuję za tę dyskusję, która toczyła się tutaj na czacie. No i za to, że jesteście z nami. Życzę jeszcze miłego wieczoru i dużo dobrych doświadczeń. I dobranoc wszystkim.